które miałby tutaj u nas występować. Natomiast dla nas tutaj w Świnoujściu to nie tylko wizerunkowo, ale uciążliwość przeładunku kontenerów, hałas z tym związany, obciążenie ruchu drogowego, kolejowego, to wszystko są dosyć spore ryzyka. Mówimy teraz o czymś, co może się pojawić i pamiętam dokładnie, jak sceptycznie i z dystansem wielu Świnoujszczan podchodziło do inwestycji w gazoport, czyli ten skroplony gaz, który się okazuje być cichym sąsiadem. Co prawda trochę terenów zielonych musiało zostać pod to poświęcone. Zresztą polecam Ci zajechać tam przy okazji Twoich wycieczek lokalnych, żeby zobaczyć, jaka to jest duża inwestycja. Myślę, że ten terminal kontenerowy to jeszcze wielokrotność tego, co do tej pory zostało tam zrobione. Jeżeli chodzi o jeszcze zagrożenie i szanse, no to tunel. Promy, które obecnie są, funkcjonują versus tunel. No oczywiście dużą szansą i rozwoju jest tunel. Skrócenie samego czasu przejazdu chociażby ze Szczecina tutaj, tak, no, który wydłuża się co najmniej do 2 godzin, a czasami może nawet być i dłużej, jeżeli no, ma się pecha akurat i przyjdzie się nie w odpowiednim momencie i ustawi w kolejce do promu. No ale no, właśnie pytanie, czy mieszkańcy Świnoujścia są chętni tej takiej inwestycji? No bo mówi się o tym bardzo dużo, nic się nie robi tak naprawdę. Jakie jest stanowisko właśnie mieszkańców Świnoujścia? Oni chcą tego tunelu, czy nie? Niech zostanie prom. Ja myślę, że jeśli chodzi o samych Świnoujszczan, to bardzo by chcieli wybudowania tunelu. Słyszałem oczywiście również i takie głosy, że jest dużo przeciw takiej inwestycji. Przede wszystkim wtedy każdy, kto będzie chciał, wjedzie do nas w szybkim okresie i spowoduje zakorkowanie obecnych tych tutaj połączeń właśnie w centrum miasta, prawda? Drugim takim argumentem jest to, że promy są za darmo i to jest piękna okazja, żeby podziwiać taką malowniczą okolicę właśnie ujścia Świny z promów, które co 20 minut, co pół godziny kursują, nie trzeba nic za to płacić. Czemu my chcemy się tego pozbywać? No, każdy Świnoujszczanin, który stracił, ja myślę, że to można liczyć już nawet w miesiącach, już nie w tygodniach swojego życia, tylko miesiące, bo sumując kolejne przeprawy, a wielu z nas jest tak ulokowanych, że na jednej wyspie mieszka, a na drugiej wyspie pracuje. Więc codziennie muszą co najmniej 2 razy się przeprawić tym promem. I jeśli dodatkowo muszą używać samochodu do tego, czyli czekają w kolejkach, nie tak jak pieszy, który bezpośrednio wchodzi na prom i może liczyć, że co 20 minut on się tym promem przeprawi, sama przeprawa trwa tylko 10 minut, więc nie jest to specjalnie uciążliwe. Natomiast samochód podlega większemu ryzyku, jako że może się po prostu nie załapać na bieżący prom i wtedy musi odczekać kolejne 20 minut, a bywa, że w jakichś tam okresach nasilenia kolejne 20 minut, więc ciężko jest zaplanować się tak naprawdę i wielu z nas planuje się na jakieś wyjazdy w ten sposób, że zakłada najgorszy możliwy scenariusz, po to, żeby się nie spóźnić na pociąg na przykład, bo pociąg nie czeka, nawet jeśli prom z jakiegoś powodu nie odpłynie albo odpłynie wcześniej niż nam się wydawało, bo przyjedzie karetka czy straż pożarna i nie ma naszego promu, nasz pociąg nie będzie na nas czekał. Czy jeśli planuję jakieś spotkanie w okolicy, to czasami ten czas poświęcony na przeprawę jest dużo dłuższy niż sam dojazd. Więc myślę, że wśród Świnoujszczan wszyscy teraz trzymają kciuki na te ostatnie zapowiedzi
że finanse zostały dopięte i że już za kilka lat, jeśli się nie mylę, za 6 lat mamy mieć tunel. Natomiast jest to któraś już zapowiedź tego tunelu, nie jest to pierwsza. Mam nadzieję, że to nie było tak, że te wybory nasze komunalne tutaj trochę podgrzały znowu atmosferę i rzeczywiście ta zapowiedź budowy tunelu to jest na przykład zapowiedź tylko wypracowania koncepcji tunelu. Więc nie, myślę, że i tak będziemy mieli połączenie promowe, więc ci sceptycy, którzy uważają, że to jest taka atrakcja wielka, oni zawsze będą mogli się tym promem przepłynąć, bo będzie zostawione co najmniej jedno połączenie, bo teraz mamy dwa duże połączenia promowe, na każdym połączeniu cztery miejsca cumowania, czyli tak naprawdę cztery promy w każdej z przepraw. Nawet jeśli z tych ośmiu promów zostaną dwa, to będzie dalej lokalna atrakcja, którą będą mogli czy to turyści, czy miejscowi, którzy tak są przywiązani do promów, będą mogli z niej korzystać. Marcin, wydaje mi się, że oczywiście moglibyśmy jeszcze tutaj długo na ten temat rozmawiać, ale audycja nam się już mocno wydłużyła, więc myślę, nie nadwyrężajmy uszu naszych słuchaczy. Zmierzajmy powoli do końca. Wydaje mi się, że no, pracujesz w bardzo ciekawym otoczeniu. W ogóle samo Świnoujście jest bardzo ciekawym otoczeniem pod względem takiej branży właśnie turystycznej. Raz, bardzo dużo inwestycji. Dwa, mnóstwo nacji, które tu przyjeżdża, sąsiedztwo, granica z Niemcami, ale tak naprawdę można powiedzieć, no, granica w sensie jakby morza, granica morska ze Skandynawią, więc no i Polacy, tak, którzy tutaj podróżują, więc jakby turystów jest całe mnóstwo. Jest mnóstwo inwestycji, mnóstwo planów, niech będzie za te 6 lat, życzę temu, żeby rzeczywiście ten tunel powstał. Bo to moim zdaniem może się mocno przyczynić do rozwoju miasta. Ja dzisiaj jechałem ze Świnoujścia do Międzyzdrojów i no, straszyłeś mnie trochę, że powinienem zaplanować 1,5 godziny albo 2 godziny na ten przejazd. No mi się udało to zrobić w rekordowym czasie 40 minut, tylko dlatego oczywiście, że jak przyjechałem na wybrzeże, to mój samochód wjechał jako ostatni na prom i zaraz za nami zamknięto tam szlaban i od razu odpłynęliśmy, tak? No to po prostu no, przypadek. Natomiast gdyby tak się nie stało, no to rzeczywiście ten przejazd, to jest tak, 22 kilometry, tak? Ja robiłem w 40 minut, więc siłą rzeczy to i tak jest, no jakby był tunel, to bym to zrobił w pewnie 22-25 minut po prostu tą drogę, więc siłą rzeczy to się przez tą przeprawę promową i tak wydłuża. Więc tunel jest olbrzymią szansą moim zdaniem tutaj dla miasta, a szczególnie jeżeli powstaje tak dużo nowych inwestycji, no to ten ruch turystyczny będzie rósł tak naprawdę i trzeba go jakoś no, usprawnić, tak, i zachęcić. Taka jest prawda. Cóż, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że jeszcze kiedyś, mam nadzieję, do niej wrócimy. Moim Państwa gościem był mój znajomy, Marcin Śmigiel z Biura Turystycznego Travel Partner Świnoujście. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Dziękuję i zapraszamy na Słoneczną Wyspę Uznam. Do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Horeca. Znajdziesz nas na www.horeca.pl.